Przede wszystkim chciałem pogratulować swojej drużynie kolejnego zwycięstwa. Momentami naprawdę dobrej gry. Mecz nie ułożył nam się tak, jakbyśmy chcieli. Straciliśmy szybko bramkę po naszym bardzo prostym błędzie. Ale ta stracona bramka spowodowała to, że drużyna zaczęła grać tak, jak powinna grać od pierwszej minuty. Oczywiście też w drugiej połowie rzut karny niewykorzystany przez drużynę z Bełchatowa mógł też prowadzić dużo nerwowości, jeżeli chodzi o grę, bo wiadomo, jak to jest, jak przeciwnik łapie z kimś kontakt. Ale tak jak mówię, przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim do Bełchatowa zagrać dobre spotkanie. Przyjechaliśmy to spotkanie wygrać, zdobyć kolejne 3 punkty, przybliżyć się do celu i to zostało zrealizowane, dlatego drużynie gratuluję i cieszę się z tego dzisiejszego zwycięstwa, mimo tego, że nie przyszło ono na błoto. Dziękuję uprzejmie. To samo, czyli komentarz z boiska. Tym razem prosimy zawodnika ŁKS-u, pana Macieja Worskiego. Tak, bardzo cieszę się z kolejnych zdobytych 3 punktów. Spodziewaliśmy się ciężkiego meczu i taki on był. Tak jak tutaj trener powiedział, źle zaczęliśmy to spotkanie, tracąc bramkę, jednak udało nam się szybko odrobić straty i wyjść na prowadzenie, co bardzo cieszy, bo potrzeba nam takich impulsów. I tak jak mówię, jestem bardzo zadowolony z kolejnych 3 punktów. Okej, dziękuję. To teraz seria pytań do trenera stołowego. Z czego może wynikać nieco ospały początek UKS-u? Wynik znów wprawdzie jest korzystny, natomiast był moment, kiedy mogło być 2-0 dla UKS. No tak jak powiedziałem, zupełnie inaczej nastawialiśmy się do tego meczu, zupełnie inaczej mieliśmy na to spotkanie wyjść, zupełnie inaczej go rozpocząć, tak dokładnie jak po stracie pierwszej bramki. Oczywiście jest to kwestia do analizy, takiej głębszej i męskiej, którą na pewno sobie przeprowadzimy jutro, no bo takie sytuacje się nie mogą zdarzać. Jesteśmy zespołem, który prezentuje pewien określony poziom i ma go reprezentować od pierwszej minuty, a nie dopiero po jakimś czasie. Także na pewno to nie było z naszej strony dobre, na gorąco nie chcę tego oceniać, ale na pewno jutro to sobie konkretnie przeanalizujemy. Dziękuję. 2 pytania do Macieja. Czy w związku z deszczem był plan, by więcej strzelać z daleka? Piłka platała dzisiaj trochę figle. Oczywiście, no taka pogoda powoduje to, że żeby oddawać więcej strzałów, ponieważ jest to zawsze większe zagrożenie. Powiedzieliśmy sobie w szatni, że chcemy oddawać dużo strzałów, ale tak samo można powiedzieć w drugą stronę, chcieliśmy asekurować tutaj Arka, bo wiadomo, że na takiej murawie łatwo o błąd. Może zawsze się zdarzyć, jednak Arek wychodzi tutaj z opresji. Ciężko jest coś powiedzieć mądrego. Plan był taki, żeby strzelić bramkę ŁKS-owi jako pierwsi. To chcieliśmy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby to ŁKS się martwił i zaczął się denerwować. A tutaj niestety my zaczęliśmy się denerwować w własnym polu karnym. No i kuriozalne bramki straciliśmy w tej pierwszej połowie. ŁKS to jest dobrze zorganizowana drużyna. Bardzo dobrze gra w ofensywie, ma naprawdę takie indywidualności, które no, przewyższają tą ligę. Dlatego wygrywa. Nam czegoś brakło. Brakło przede wszystkim spokoju w polu karnym. Brakło wyrafinowania w sytuacjach podbramkowych. I taki jest los drużyny, która mimo, że nawiązała jakąś walkę, grę z tak mocnym przeciwnikiem, jak nie strzela bramki, no przegrywa tak wysoko. Panie trenerze, pytanie na tej redakcji. Czy to bardziej drugi gol ŁKS-u dobił GKS w pierwszej połowie? Czy ten wysoki pressing GKS-u spowodował, że GKS stracił zbyt dużo sił? Myślę, że drugi gol, bo skoro byliśmy w stanie nawiązać równorzędną grę w drugiej połowie, to ten pressing jakby nie miał wpływu na to, że opadliśmy z sił. Brakło nas przede wszystkim w tej środkowej strefie boiska, w przejściach. Tu brakowało nam zawodnika, takiej szóstki, dlatego też zmieniliśmy ustawienie i chcieliśmy się zabezpieczyć w drugiej połowie. Natomiast
Myślę, że to bramka spowodowała, że tak troszeczkę zeszło z nas powietrze. No pytanie o ten nieszczęsny karny. Kto był wyznaczony do strzelania jedenastki? Wziął zawodnik, który poczuł w tym momencie, że da radę. Widziałem chłopaków, że no, za bardzo nikt nie chciał w tak trudnym momencie wziąć odpowiedzialność na siebie. A przede wszystkim no, trzeba powiedzieć, że ten młody zespół mógł tak zareagować. To był tak emocjonujący mecz, tyle emocji oni włożyli w to, żeby przeciwstawić się UKS-owi, że prawdopodobnie najsilniejszy mentalnie poszedł do piłki, ale niestety nie wytrzymał presji face to face z Arkiem Malarzem i nie strzelił. Na koniec panie trenerze, czy można wciąż traktować taki mecz z takim rywalem jako lekcję dla tego zespołu, który w jakimś sensie jest ciągle w fazie budowy? Każdy mecz jest doświadczeniem. No, będziemy musieli wyciągnąć wnioski, chociaż no, trudno cokolwiek takiego sensownego powiedzieć, jak masz podobne sytuacje, które miał ŁKS i ŁKS strzela z tego bramki, a my tych bramek nie strzelamy. Myślę, że no, doświadczenie jest kluczem. Kluczem jest doświadczenie. Nam jeszcze tego brakuje. Ci zawodnicy się ogrywają na tym poziomie, zdobywają minuty. Mam nadzieję, że im dalej w las, tym będzie lepiej. Będziemy mogli zamieniać te sytuacje na bramki.